Hej, tu Karolina. Witam Was w końcu w kolejnym kulinarnym filmie. Dzisiaj mam dla Was odcinek specjalny, jako że w grudniu zazwyczaj pojawiają się tylko daily vlogi, to dzisiaj na Waszą prośbę przygotuję kilka świątecznych przepisów wegańskich. I wcześniej mówiłam Wam, jakie przepisy pojawiają się u mnie co roku. Dzieliłam się z Wami moimi ukochanymi recepturami z różnych blogów, ale postanowiłam, że do tego filmu trochę poimprowizuję i przygotuję dania, których wcześniej na święta nie robiłam, a są nieodzowną częścią, tak mi się przynajmniej wydaje, Bożego Narodzenia. Więc mam dzisiaj dla Was trzy cudowne, wegańskie, zdrowe i przepyszne, a przy okazji proste przepisy z łatwo dostępnych składników. Także mam dla Was selerybę, czyli rybę z selera. Nie zrażajcie się, jest bosko, zaraz do tego przejdziemy. Następnie przygotuję makowiec. Makowiec bez cukru, bez mąki, bez pieczenia. W dodatku najlepszy makowiec, jaki w życiu jadłam, ale też Wam zaraz wszystko wyjaśnię. I na koniec coś do picia. I będzie to słynny kompot suszu. I też będzie on w zdrowszej wersji, bez cukru, a mimo wszystko wyjdzie przepysznie. Wiele osób zarzuca weganom to, że stosują jakieś wyszukane składniki i te receptury są nie wiem jak skomplikowane. Ja dzisiaj pokażę Wam, że naprawdę jest to jedna wielka bzdura, bo wszystkie te produkty są łatwo dostępne. Ja zakupy zazwyczaj robię w Lidlu, gdzie mamy świetne ceny, fantastyczną jakość produktów. Także zacznijmy od pierwszego przepisu i będzie to seleryba. Przyznam szczerze, że raz w życiu robiłam na warsztatach z Alicją Vegan Nerd selerybę, ale nigdy nie przygotowywałam jej jeszcze na święta, także jestem bardzo ciekawa, jak zareagują moi najbliżsi, bo ja choć nigdy fanką selera nie byłam i bardzo sceptycznie patrzyłam na ten przepis, byłam naprawdę zachwycona i pamiętam wtedy, kiedy szykowałam ten przepis, mój brat, który jest antyfanem selera, też ze smakiem tę potrawę zjadł. Do przygotowania seleryby potrzebujecie oczywiście selera. Seler możecie kupić na przykład w zestawie z włoszczyzną, którą potem użyjecie do zupy, także potrzebujecie takiej jednej bulwy selera i to jest składnik numer jeden. To, co trzeba zrobić, to oczywiście selera obrać, pokroić w paski mniej więcej o grubości 7 mm i podgotować w osolonej wodzie, tak żeby oczywiście widelec nam ładnie wchodził, ale też żeby nie były rozgotowane. Także trzeba tutaj gdzieś znaleźć złoty środek, ale spokojnie, nie jest to trudne. Ja zawsze stosuję zasadę na oko i też przygotowując dla Was przepisy zawsze troszeczkę mam problem, bo muszę to konkretnie opisać i podać Wam miary, a u mnie to się nie sprawdza. W każdym razie, kiedy już nasz seler jest podgotowany, przygotowujemy pozostałe składniki. Potrzebujemy płatów nori, które są chyba jedynym takim skomplikowanym, powiedzmy, niepolskim składnikiem, ale uwierzcie mi, nori tutaj jest niezbędne, są niezbędne. Oczywiście rybę będziemy smażyć, dlatego potrzebujemy panierki i ja tutaj zawsze działam na oko. Dzisiaj mam dla Was wersję bezglutenową, którą ja u siebie stosuję, czyli mamy mąkę z cieciorki, ale spokojnie możecie użyć normalnej mąki. I do tego woda. Potrzebujemy konsystencji ciasta naleśnikowego, także ja polecam Wam po prostu dawać trochę mąki, trochę wody, rozrabiać ciasto i do tego dajemy nasze przyprawy. Ja polecam Wam dodać czarną sól. Jest to sól kalanamak, która daje taki jajeczny posmak. Rzeczywiście smakuje jak to, jak taka jajeczna panierka, ale może też normalną sól. Odrobinę kurkumy dla koloru, oczywiście pieprz i majeranek. Ewentualnie, jeśli macie ochotę, to też jest możliwość dodania przyprawy do ryb. Ale ja nigdy nie miałam przyprawy do ryb, nigdy jej nie używałam. Uważam, że z majerankiem smakuje to naprawdę bosko. Skoro mamy już naszą płynną część panierki, czyli naszą masę pseudojajeczną, potrzebujemy też czegoś, w czym obtoczymy naszą rybę. I ja wybieram pokruszone cornflakesy, czyli płatki kukurydziane, ale tak samo spokojnie możecie wziąć zwykłą bułkę tartą. Także mamy wersję glutenową i bezglutenową. Kiedy nasz seler jest już podgotowany, obtaczamy go w majeranku, owijamy plastrem nori. Nori kroimy na takie
powiedzmy plastry o grubości połowy palca. Także też nie ma tu jakiejś szczególnej reguły, jeżeli macie ochotę owinąć to nori z każdej strony i zakryć selera, też jest taka możliwość, ale ja po prostu owijam rybę raz takim grubszym plastrem. Możecie użyć odrobiny wody, żeby nam się ładnie to nori skleiło, nie powinno być z tym żadnego problemu. I następnie tak przygotowany filet selerowy wkładamy do naszej jajecznej, bezjajecznej masy z mąki. Potem obtaczamy w panierce, czyli u mnie są to płatki kukurydziane, i smażymy, aż nam się ładnie zarumieni rybka z jednej strony, obracamy, smażymy z drugiej strony i potrawa jest gotowa. Oczywiście możemy to podać jeszcze z koperkiem, skropić odrobiną cytryny i uwierzcie mi, ten seler naprawdę ma konsystencję takiego pysznego, białego, rybnego filetu. Także naprawdę gorąco Was zachęcam do przygotowania tego dania, człowiek nie czuje jak rymuje, bo warto. Naprawdę warto i nie zrażajcie się, że jest to seler. Danie drugie to jest przepis, który chciałam przygotować od tak dawna, że nie macie pojęcia. Jest to makowiec. Ja powiem szczerze, nigdy nie byłam fanką makowca, ale też prawdą jest, że odkąd jestem weganką, powoli przekonuję się tak naprawdę do wszystkich smaków. I osoba, która zachęciła mnie do przygotowania tego przepisu, była to Justyna Świetlicka, czyli owsiana.pl, która to wrzuciła przepis na makowca do swojego nowego e-booka, którego Wam oczywiście podlinkuję w opisie. Ja postanowiłam ten przepis minimalnie zmodyfikować, ale nie będę ukrywała, że wymyśliłam go, tylko Justyna była moją ogromną, ogromną inspiracją i pomocą. Także szczegóły znajdziecie w opisie, bo ja też trochę improwizowałam, przygotowując ten przepis, gdyż chciałam zrobić tego makowca w mniejszej formie. Jest to forma 22 cm i chciałam, żeby on był wysoki, taki naprawdę okazały. Także mamy trzy jakby warstwy naszego makowca. Mamy spód, mamy warstwę makową i na końcu mamy polewę czekoladową. Także zaczynamy oczywiście od spodu. I do przygotowania spodu jest bardzo prosta zasada. Mamy 100 g daktyli, tylko ja wymieszałam daktyle z rodzynkami, bo to nie ma znaczenia. Akurat skończyły mi się daktyle, taka prawda. Mamy 100 g wiórków kokosowych, czy wiórek kokosowych, dajcie znać. I 100 g zmielonych orzechów. Ja akurat użyłam migdałów, ale też super sprawdzą się orzechy włoskie. I słuchajcie, do tego dorzuciłam 2 łyżki kakao, żeby masa miała taki fajny, ciemnobrązowy spód. I ważną rzeczą jest, żeby wcześniej oczywiście nasze daktyle i rodzynki namoczyć, dosłownie, nie wiem, na 20 minut w gorącej wodzie, wtedy one się łatwiej zblendują. Całość, tak jak mówię, blendujemy na taki karmel, dodajemy pozostałe składniki, zagniatamy i wykładamy naszą formę. Też ważne jest, żeby formę na spodzie wyłożyć jakimś papierem, wtedy po prostu nam się to wszystko nie będzie przyklejało. I wykładamy spód na formę i też na boki, tak dosłownie, nie wiem, z 2 cm. Wtedy będzie nam łatwiej kroić ciasto i następnie całość przekładamy do lodówki i zajmujemy się masą makową, która, słuchajcie, jest banalnie prosta. Bo do garnka wrzucamy 100 g kaszy jaglanej, 200 g daktyli, puszkę mleka kokosowego i 400 ml wody. Całość zagotowujemy i gotujemy około 20 minut, aż kasza się ugotuje. Po tym czasie dodajemy masę makową i zostawiamy całość pod przykryciem na kilka minut. Nie wiem czemu, bo to Justyna jest ekspertem od ciast wegańskich. I następnie dodajemy skórkę z pomarańczy, sok z jednej pomarańczy, który tutaj jest kluczowy, bo nam genialnie podbija smak. I ja dodałam 2 łyżki mąki migdałowej, ale możecie dać masło migdałowe, ewentualnie masło orzechowe, ale sądzę, że migdały tutaj zagrają lepiej. Całość blendujemy na gładką masę. Ja użyłam blendera ręcznego i nie zblendowałam tego, szczerze mówiąc, jakoś bardzo dokładnie, ale jeżeli zależy Wam, żeby to ciasto było naprawdę perfekcyjne, to polecam się trochę dłużej poznęcać nad naszą masą makową. Kiedy była już zblendowana, dodałam 2 garści posiekanych migdałów i 2 garści posiekanych, nie posiekanych, nie siekałam ich, żartuję, rodzynek. Wmieszałam do masy makowej i całość przełożyłam
do formy, czyli na mój spód. I słuchajcie, zostawiamy to w lodówce na minimum godzinę. Ja akurat zostawiłam na całą noc, żeby masa nam fajnie zastygła. I to już jest tak naprawdę końcówka, bo nie pozostaje nam na koniec nic innego, jak roztopić gorzką czekoladę z mlekiem roślinnym do uzyskania takiej w miarę rzadkiej konsystencji, ale nie ma tutaj żadnych zasad. Następnie tę masę wykładamy na wierzch naszego ciasta i tak samo wrzucamy do lodówki, żeby nam całość zastygła. I ciasto jest gotowe, możemy sobie to ozdobić jakoś fajnie pomarańczą, ale ja po 15 minutach już pokroiłam moje ciasto i wyszło po prostu genialnie. Całość trzyma się, także ta warstwa środkowa makowa jest stała i powiem szczerze, jest to po prostu jedno z moich ulubionych ciast. Ja, osoba, która nie przypada za makowcem, w tym się absolutnie zakochałam, także gorąco Was zachęcam do przygotowania tego przepisu. Ciasto bez pieczenia, na spodzie takim daktylowo-orzechowym, więc może tradycjonaliści nie będą tutaj zachwyceni, ale jeżeli chcecie zdrowszą opcję ciasta, musicie je przygotować. I na sam koniec mam dla Was coś, co na moim stole wigilijnym jest co roku. Moja babcia zawsze przygotowuje kompot suszu. Tylko ten kompot zawsze jest strasznie słodki i bardzo taki wędzony. I ja postanowiłam gdzieś znaleźć złoty środek i przygotować dla Was mój autorski kompot suszu. Do jego przygotowania potrzebujecie oczywiście suszonych owoców. Z tego, co widziałam w sklepach, zazwyczaj dostępne są owoce wędzone. Nie znam się dokładnie na tym, co jest złego w wędzeniu, ale raczej zapach takiego dymu nie kojarzy mi się z niczym zdrowym, więc postanowiłam wziąć trochę owoców po prostu suszonych i trochę owoców wędzonych i potrzebujecie 0,5 kg owoców. Ja użyłam gruszek, jabłek, moreli i śliwek, czyli mniej więcej po 125 gramów i jabłka i gruszki kupiłam wędzone, a pozostałe, czyli morele i śliwki, miałam po prostu suszone. Przygotowanie tego kompotu jest banalnie proste. Do garnka wrzucamy owoce i zalewamy 2 litrami wody. Oczywiście możecie sobie zrobić 2 razy więcej, 2 razy mniej, jak tylko chcecie. I zostawiłam owoce tak mniej więcej na 0,5 godziny, żeby trochę się namoczyły. I przez to potem szybciej ugotowały, ale dorzuciłam do nich jeszcze anysz, goździki i cynamon. Opcjonalnie możecie też dodać skórkę z pomarańczy, do której ja powoli się przekonuję, bo ma ona bardzo, bardzo świąteczny aromat. Całość zagotowałam i potem na małym ogniu gotowałam mniej więcej 10 minut i po tym czasie dorzuciłam pokrojone jabłko, oczywiście moje ukochane jabłko z ryneczku Lidla. Pokroiłam je, no, nie wiem, takie paski, powiedziałabym, centymetrowe. Do tego dorzuciłam też pomarańczę, której skórki użyłam wcześniej, ale oczywiście obrałam pomarańczę, wrzuciłam tylko te kawałki miąższu i słuchajcie, to jabłko i ta pomarańcza to są moje zamienniki cukru. Ja generalnie nie przypadam za słodkimi napojami, więc to, co Wy możecie zrobić, to dorzucić na przykład daktyle. Garstka daktyli naprawdę zrobi dobrą robotę, ale ja miałam ochotę na taki właśnie bardziej wytrawny kompot. I to, co ja zrobiłam, to po prostu odstawiłam mój kompot z powrotem na płytę i zostawiłam na mniej więcej godzinę, dwie, po to, żeby te owoce oddały swoją słodycz, a przy okazji, żeby kompot się, można powiedzieć, przegryzł, czyli żeby był jeszcze bardziej aromatyczny, ale już go nie gotowałam, też wydaje mi się, że jest to fajna oszczędność prądu. Po tym czasie oczywiście nasz kompot przecedzamy, ale można zostawić trochę kawałków owoców, uważam, że jest to zawsze ciekawe, jak mamy trochę owoców. Też są osoby, które lubią wyjadać owoce z kompotu, na przykład mój brat. I taki kompot starcza nam, słuchajcie, na całe święta. Mnie tak się kojarzy z Bożym Narodzeniem, że nie wyobrażam sobie Wigilii bez kompotu z suszu. I jestem bardzo ciekawa, czy Wy lubicie ten smak, bo jednak wędzone owoce to jest coś specyficznego, ale dla mnie raz w roku smakuje wyjątkowo. Kochani, to było na tyle, jeśli chodzi o moje nowe świąteczne przepisy. Ja po raz pierwszy zrobiłam selerybę, makowca i kompot z suszu. Dajcie znać,
co u Was w tym roku pojawi się premierowo w wersji wegańskiej na Waszym stole. Oczywiście wiadomo, kompot z suszy zawsze był wegański, ale ja nigdy go nie robiłam i nie sądziłam, że jest to tak banalnie proste i że można znaleźć jego zdrowszą wersję. Chociaż no, z założenia, mówmy się, kompot nie jest jakiś strasznie niezdrowy, też nie chcę tutaj mówić jak jakiś świr. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Oczywiście na mojej stronie karolinasobańska.com znajdziecie szczegóły przepisów. Pamiętajcie, że makowiec był inspirowany e-bookiem owsianej. Ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłego oglądania kolejnych vlogmasów i mam nadzieję, że jesteście ze mną przez ten czas oczekiwania do świąt. Do zobaczenia już jutro. Pa, pa!